158 miejsce w rankingu Perspektyw. To lokata pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ranking obejmuje 1000 polskich szkół tego poziomu. No bardzo się cieszę, że utrzymujemy ten dobry trend. Otrzymaliśmy również złotą tarczę. Także jest postęp w porównaniu z zeszłym rokiem, bo w zeszłym roku otrzymaliśmy srebrną tarczę, także to jest bardzo ważne. No i cieszymy się, że jesteśmy w ogóle notowani w tym rankingu i na 1000 szkół 158 pozycja jest bardzo wysoką pozycją, ale oczywiście wszyscy zmierzamy i mamy nadzieję na lepsze pozycje w następnych latach. Niemniej jednak wymaga to bardzo, bardzo żmudnej pracy. Najważniejsze kryteria stanowiące o pozycji szkoły w rankingu to wyniki maturalne danej placówki, ale także dokonania uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Z egzaminu maturalnego wyniki mamy świetne. Jeżeli chodzi o olimpiady, również mamy takie perełki co roku. Zawsze mamy olimpijczyków z języka polskiego, mamy też olimpijczyków z innych przedmiotów. Jednak teraz całe moje działania skierują się ku temu, żeby właśnie ten proces przygotowania do olimpiad ulepszyć. Między innymi właśnie nawiązaliśmy współpracę z naszym absolwentem fizyki, który także będzie, który pracuje na Florydzie i jest doktorem nauk fizycznych i on również będzie w tym kierunku z naszą młodzieżą pracował. Dorota Jabłońska i cała kadra pedagogiczna ceni wysoko program miejski Zdolny Suwalczanin. Umożliwia on nam obozy naukowe, na przykład z matematyki. Nasza młodzież uczestniczy w wymianie z bardzo dobrymi liceami warszawskimi i może porównywać swoje umiejętności i szkolić się pod opieką profesorów, na przykład profesora Guzickiego. Więc mam nadzieję, że to zaowocuje, ale jak powiadam, nie jest to proces z chwili na chwilę. To jednak jest proces długotrwały. W województwie podlaskim, bo taka wersja rankingu również jest publikowana, pierwsze liceum ogólnokształcące zajęło 5. miejsce. Gratulujemy sukcesu całej kadrze pedagogicznej, uczniom i rodzicom tych wspaniałych, niezwykle zdolnych ludzi.